Cześć! Coś się stało? Podobno Rozdrażewski chciał zgwałcić Magdę. Przepraszam, czy mogę cię o coś zapytać? Pewnie, przecież wiesz, że mam do ciebie zaufanie. Dlaczego rozstałeś się z Ewą? U nas w Rozdrażewie byliście bardzo szczęśliwi, a... Czy ona postanowiła wrócić do męża? Nie, przecież spodziewaliśmy się dziecka z Moniką. To wszystko moja wina, wszystko. Ty wciąż kochasz Ewę. Nie wiem. Czasami wydaje mi się, że mógłbym ją udusić gołymi rękami. Ona mnie w ogóle nie rozumie. A mówią, że kobiety mają taką doskonałą intuicję. No mają. Dlaczego ona jest taka bezwzględna? Dlaczego wszystko, co dla niej robię, zupełnie inaczej interpretuje? Jakby sprawiały przyjemność to, że cierpię. Nie, muszę z tym zerwać, zapomnieć. Adasiu, tak byłoby najlepiej. Tak, muszę się wziąć w garść. Do pracy, w końcu to najlepszy sposób na całą tą sytuację. Dlatego postanowiłem zerwać spółkę z Wiktorem, założę własną agencję. I zacząć się opiekować Moniką. Ona nie jest niczemu winna, tyle się ostatnio wycierpiała. Zupełnie nie wiem, co mi odbiło. Tak, wszystko poukładam. Uda mi się, Marianno? Dlaczego miałoby się nie udać? Trochę źle się czuję, pójdę do siebie. Weź się, Spiry. Dziękuję, przyda mi się. Jak to grypa, to... To i aspiryna nie pomoże. Cześć. A, Piotruś, jak było w szkole? Jak zawsze. Jesteś chora? No, chyba się położę. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jutro... Jutro masz leżeć i odpoczywać. Ale wystawa powinna... Nie przejmuj się wystawą, zdążymy. Dziękuję ci. Zadzwonię. Odprowadzisz mnie do pokoju, opowiesz mi, jak było. Bartek, co tu robisz? Czekasz na mnie? Nie, nie na ciebie. No to co tu robisz? Zobaczysz. Nic nie rozumiem, nie wejdziesz? Nie, raczej nie. Myślę, że Adam nie byłby zachwycony. Poczekam tutaj. Jak chcesz. To na razie. No, cześć. Muszę wziąć coś na wzmocnienie. Przyniosła grypę, a ja nie zdążyłam się zaszczepić. Nie, to nie jest grypa. Mój Boże, jakieś gorsze świństwo? To chyba nie jest żadna choroba. Taka bywa reakcja na stres. Psychiczne obciążenie organizmu. Wydaje mi się, że to w związku z Magdą. Możliwe. Ale mnie to wygląda na szyte grubymi nićmi. Ewa bardzo się przejęła. Ale Rozdrażewski, akurat Magdy. Przecież on może mieć jakie chce. Taki przystojny mężczyzna. To akurat nie jest argument. Tak, pan Michał ma rację. To żaden argument. A ja właściwie mogłam się po nim czegoś takiego spodziewać. Czego mogłaś się spodziewać? Że Rozdrażewski będzie chciał zgwałcić Magdę? A dlaczego nie? No przecież on ze mną też próbował różnych swoich numerów. Jak siedzicie? Wspominacie dawne czasy. Monika? Raczej planujemy przyszłość. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że ty jesteś. Ostatnio częściej byłeś w pracy niż w domu. Wiem, wiem. Przepraszam. Naprawię to, obiecuję. Ja mam jeszcze coś do zrobienia. Może byśmy razem poszli na kolację. Dawno nigdzie razem nie byliśmy. Zapraszasz mnie na kolację? Tak, a masz coś przeciwko temu? Nie, taką ze świecami?
Będą świece. I z szampanem? I z szampanem. I z kelnerami w muszkach? No, niech no tylko będą w krawatach. No pewnie. Gdy się przebrać, muszę wyglądać, jak na twoją żonę przystało. Dobrze. Ja zarezerwuję stolik. Przyszłam zapytać, jak się czujesz? Tak sobie. Myślisz, że naprawdę Rozdrażewski zabierał się za Magdę? Nie chcę o tym rozmawiać. Skąd się o tym dowiedziałaś? Magda mi powiedziała. Leż, uspokój się. Mówisz, Magda? O Boże, jak ja mogłam do tego dopuścić? Dzień dobry. Dzień dobry. Do kogo? Do pana Adama Rozdrażewskiego. Adam, panowie, do ciebie. Dzień dobry. Pan Adam Rozdrażewski. Tak, to ja. O co chodzi? Policja. Pojedzie pan z nami. Ale teraz właśnie o tej porze? To jakieś nieporozumienie. Proszę. Tu jest wezwanie. Wiesz, ja nigdy nie miałam dobrego zdania o twoich zdolnościach wychowawczych, ale tu już naprawdę nic nie mogłaś poradzić. Oczywiście, że mogłam. Mogłam nie zadawać się z Rozdrażewskim. To mogłam na pewno. Mogłam spokojnie zajmować się domem. Przymykać oczy na wyskoki Bogdana. Zajmować się Magdą, Piotrusiem. Mogłam. Teraz wiem, że tak powinnam. Prokuratura. W charakterze podejrzanego? To jakiś żart. Pan myśli, że my żartujemy? Ale o co chodzi? O przesłuchanie. Nie możecie z tym poczekać? Właśnie umówiłem się z moją żoną. I oczywiście przyjadę chętnie jutro i wszystko wyjaśnię. Bardzo mi przykro, ale mamy nakaz doprowadzenia pana. Dlaczego panowie traktujecie mnie jak jakiegoś przestępcę? O co jestem oskarżony? Nie jest pan oskarżony, tylko teraz pojedzie pan z nami w charakterze podejrzanego. Ale o co? O próbę gwałtu. Słucham? Proszę nie robić kłopotu, to tylko może pogorszyć pana sprawę. Ale panowie, ja nic nie rozumiem. To jakieś idiotyczne nieporozumienie, no. Sprawa się wyjaśni, jak tylko pan z nami pojedzie. To najlepszy sposób, żeby wszystko wyjaśnić. Myślę, że jedyny. Pójdzie pan dobrowolnie, czy mamy użyć siły? Może powinnaś porozmawiać z Adamem? Próbowałam, ale to na nic. On się zachowuje tak, jakby mu na niczym nie zależało. Nawet się nie broni. Nie, nie. Każda kolejna rozmowa z nim to byłoby zbyt trudne. Nie, nie. Ja tylko wiem, że on był z nią w tym motelu i Magda mówiła, że musiała uciekać przed nim. Boże, jak to możliwe. Już jestem, Adam. Co się tu dzieje? Co tutaj robi policja? Chyba nic z naszej kolacji. Ale co się stało? Chwileczkę, panowie, o co chodzi? Idziemy. Chwileczkę, panowie, no chyba nie wiecie, po kogo przyszliście. To jest Adam Rozdrażewski, zna go mnóstwo ludzi. On nic nie zrobił. Co tu się dzieje? Panowie są z policji? Niewyraźnie. Oczywiście to jakaś pomyłka. Panowie pozwolą, Laudajska. Jestem jego ciotką.
Mój siostrzeniec z pewnością nie zasługuje na takie traktowanie. No, chyba powinnam wiedzieć, co się dzieje w moim domu. Proszę się nie denerwować, my wiemy, po kogo przyszliśmy. Proszę nie utrudniać. Moniko, ciociu, to jest jakieś nieporozumienie. Ja na pewno pomyli mnie z kimś innym. Ja pojadę i wszystko to wyjaśnię. Na szczęście nie zdążyłem jeszcze zarezerwować stolika. Dobrze, pójdziemy. Do widzenia. Co tu się dzieje? Czy oni coś powiedzieli? Mówili coś o usiłowaniu gwałtu. Pana oskarżyli? Pana, co ty tutaj robisz? Podobno jest pan oskarżony o gwałt. Czy to prawda? Skąd wiesz, co tu jest grane? Już ci mówiłam, że zobaczymy się wieczorem. Co go oskarżają? O gwałt. Przyznaje się? A kogo niby miałby zgwałcić? Dałam wam cynk. To chyba wystarczy. A teraz ruszcie dupy i dowiedzcie się czegoś sami. Do Kamili też się przecież kiedyś zabierał. Ja wpadłam tylko, żeby opowiedzieć mamie o problemach, jakie mam z Adamem. Z Adamem? No tak. Ostatnio nie daj mi po prostu żyć. Wczoraj wprosił się do mnie pod pozorem, że pomoże mi urządzić mieszkanie i miałam z nim problemy. Z Adamem? Jakie ty możesz mieć problemy z Adamem? No wiesz, pracuję teraz u niego, a on wygląda na to, że żadnej nie przepuści. Nie wiedziałaś o tym? A, i na twoim miejscu uważałabym na Magdę. Na nią też pewnie ma ochotę. Widziałam, jak ją ostatnio podwoził. Tak. Było coś takiego. Jak ja byłam głupia. Zaślepiona. Wszyscy wokół widzieli, jaki on jest. Tylko ja nie widziałam, jaki jest naprawdę. Tobie nie wolno się denerwować. Sam się nie denerwuję. Jestem zupełnie spokojny. Zostaw, zostaw. Ależ Karolu, przecież lekarz. Daj mi spokój z tym, dobrze? Daj mi telefon. To telefon? Chcesz do kogoś dzwonić o tej porze? Tak. Do mecenasa Wilkosza, on tutaj zna wielu prokuratorów w naszym mieście i dowiem się, czy któryś z nich nie prowadzi sprawy. A Dasia, jak będę wiedział, to jutro rano polecę i dowiem się czegoś więcej. Chcesz iść do prokuratora rano? Przecież jesteś chory. Nie zawracaj głowy. Przecież nie możemy go tak zostawić. No kto? Kto inny mu pomoże? Jeśli nie my, przecież te dziennikarskie hieny, jak się dorwą do niego, to go rozszarpią na strzępy. Karolu, ty uważasz, że on mógłby to zrobić? Trudno mi powiedzieć. No nie znam szczegółów. Ale ostatnio Adaś to zachowywał się dość dziwnie, przyznasz. Robisz z niego potwora. W każdym z nas siedzi jakiś potwór, tylko trzeba umieć nie dopuścić do głosu. Tego się nigdy nie wie, moja Ewuniu. Pomyśl. Przecież nawet o własnym ojcu nie wiedziałaś wszystkiego. Ale ja ci coś powiem. Mnie tu coś się nie zgadza. Jedno jest pewne. Ty nie znasz ludzi. Ale ja znam. I powiem ci, że coś mi tu nie gra. Dobrze wiem, że jak masz do wyboru kochanka albo córkę, zawsze wybierzesz córkę. Wierz mi, rozumiem to jak nikt. Ile ja rzeczy w życiu zrobiłam. Wszystko dla Kamilki. Ona i tak w końcu się ode mnie odwróciła. Dobrze wiem, ile potrafi, kiedy chce człowiekowi zatruć życie.
A czy Magda przypadkiem nie chce zatruć życia tobie? A ja uważam, że to jest kompletna bzdura. Adam by nigdy czegoś podobnego nie zrobił. Ja znam przecież go od dziecka, to nie on. Nie mów pochopnie. Nigdy nic nie wiadomo. Mogło mu nagle odbić. Zresztą sama mówiłaś, że z Moniką mu nie wychodziło od początku. No tak, ale jaki to ma związek? A ma! Spał na kanapie czy nie? No tak. A no widzisz, jest młody, krew nie woda. Mogło mu odbić, sama powiedz. Rozmawiałam z nim wieczorem. Powiedział, że chce wszystko uporządkować, robił plany. Pod Toruniem kiedyś złapali seryjnego gwałciciela. Z pół roku go szukali. I co się okazało? Facet miał troje dzieci i warsztat samochodowy. I też robił plany. Chciał mynie postawić. Ja nie rozumiem. Ja myślałam, że ty lubisz Adama. No lubisz, nie lubisz. A co to ma za znaczenie? To tak bez zdania racji go zamknęli? Muszą coś na niego mieć. Zresztą, niedaleko pada jabłko diabłoni. Co ty gadasz? Mówię o jego ojcu. Jego ojciec nikogo nie zgwałcił. No, chyba nie. Ale też lubił sięgać po to, co nie jego. Może nie? No nie, nie. Ładne rzeczy. Ładne rzeczy się tu dzieją. Nie, no ja w każdym razie nie będę brać w tym udziału. Nie, 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 moja droga. Tak nie może być. Wycierpiałaś się tutaj wystarczająco. Uważam, że powinnaś wyjechać razem ze mną. Ojciec zresztą też tak uważa. Dzwoniłaś do ojca? No, oczywiście. Wyjedzie po nas jutro rano. Będzie tutaj przed południem. Cholera. Masz, dzwoń i powiedz mu, że nie ma po co po nas przyjeżdżać. Nigdzie nie jadę i ty też nie. Co? Chcesz tutaj zostać? Po tym, co się stało? Nie no, jeszcze ci mało? Ty nic nie rozumiesz. Nie przerywaj mi teraz, bo dobrze wiem, co myśleć. Nadal tak ci się podoba być panią Rozdrażewską? Bo ja teraz uważam, że to jest tylko wstyd. Może ja się na tych waszych salonach nie znam, ale wiem jedno, że ludzie wszędzie są tacy sami. I dobrze wiem, co sobie pomyślą, kiedy dowiedzą się, że twój nowo poślubiony mąż dobierał się do jakiejś małolaty i został potem za to aresztowany. Nie, 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 moja droga, jeszcze niedawno przekonywałaś mnie, że nie jesteśmy gorsi od Rozdrażewskich, bo teraz wiem to na pewno. Twój ojciec nigdy nikogo nie gwałcił i nikt go do więzienia nie wsadzał. Wstyd! Wstyd! Dobrze, że ojciec nas jutro zabierze, nie? I ciebie. Tutaj to teraz Bóg wie, co się będzie działo. I policja, i dziennikarze, jeszcze pewnie będą chcieli, żebyś im coś mówiła. Nie, 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 moja droga. Boże mój kochany, czego ja się doczekałam? Boże mój! Czy ty nie rozumiesz, że ja właśnie teraz muszę przy nim być? Nie rozumiesz, jaka to jest szansa? Muszę im wszystkim pokazać, że twardo przy nim stoję, jak przystało na żonę. I zapewniam cię, że na tym nie stracę. Będą mi jedli z ręki. I Malka, i Karol, i inni. Adam też będzie musiał to uznać. Słuchaj, nie wierzę, żeby on kogokolwiek gwałcił. Nawet jeżeli, to tym lepiej. Tym sposobem złapię go za gardło i już nie puszczę. Mamo, więzienie to nie wstyd. Wstyd to nie mieć kasy. Jezusie Nazareński. Zluzuj co, dzwoń do ojca. No i popatrz, co za spotkanie. Słowo daję, kto by pomyślał? A może mi się to śni? Śnisz mi się? Kurczę, człowieku, uszczypnij mnie, bo nie uwierzę. Skoro cię poznałem, to znaczy, że to ja, prawda? No, zgadza się.
Ty. Ten koleś to Adam Rozdrażewski. No. Piszą o nim w gazetach. Poważnie. Kiedyś wyciągnął mnie z kicia, a teraz? Patrzcie, jak to się plecie. Śmieszne. Myślałem, że w tych czasach sznurówek nie zabierają. Zabierają, zabierają. Cholera. Skąd ty się tu wziąłeś? A? Za co cię zamknęli? A ciebie? Mnie? Za posiadanie, to chyba jasne. Ten tutaj wyrzucił swoją narzeczoną przez okno. Dobrze mówię? Tylko uczyłem ją fruwać. Przez okno. No ale co ty tu robisz? No mów. To pomyłka, jutro mnie wypuszczą. No pewnie. Każdy tutaj tak mówi. No, za co usiadłeś? To nie twoja sprawa. Nie bądź taki ważny. Siedzisz tak samo jak ja. Zresztą tutaj wszystko roznosi się szybko, jak na bazarze. Tak czy inaczej dowiem się, za co cię przymknęli. No, za co usiadłeś? Powiedziałem ci już. To nie twoja sprawa. Jak cię pytają, to odpowiadaj, rozumiesz? No. Koleś grzecznie się pyta. Za co cię posadzili? No.